Mówi się Jacek Sobola, witam Państwa. Jest środa, 25 listopada, 20:26 u mnie minęła. Jesteśmy na żywo. +7 964 253 507 964 253, że dwa razy się kawy nie wolno napić, tak usłyszałem w słuchawce. Tak, ja się będę Państwu zbliżał z tego wszystkiego, co ja słyszę. Dlaczego ma być tak, że tylko ja słyszę te głosy? Proszę Państwa, kiedyś taki synek mojej koleżanki, przyjaciółki, pozdrawiam się serdecznie, Iwonko, w ramach tego testu, który nasi milusińscy przeprowadzają zawsze na rodzicach, w serii pytań trudnych, które jej zadał, a chodziło o ustalenie cudu narodzin, powiedział w końcu, że no okej, okay, dobra, ty mnie urodziłaś którą dziurką? Ja już to na pewno Państwu opowiadałem, bo ja się powtarzam, ja wiem. Więc ja poszedłem śladem tego, tego synka Iwonki i też zadałem serię trudnych pytań Dorotce Kani. I jedno z tych pytań brzmiało, dlaczego ta Lempart tak panicznie boi się dziennikarzy? No proste pytanie jest. A Dorotka, uwaga telekino, odpowiedziała mi na nie tak. Szefowa Ogólnopolskiego Strajku Kobiet nie chce rozmawiać z dziennikarzami, ale to nie dziwi, kiedy się pozna jej historię. Ona wybiera tylko te media, które nie zadawają jej trudnych pytań, które nie pytają o jej przeszłość, o jej sprawy w prokuraturze, o kłopoty finansowe. Nie ma się czemu dziwić, że pani Marta Lempart nie chce wpuszczać dziennikarzy TVP, dziennikarzy Telewizji Republika na swoje konferencje prasowe, ponieważ wie, że właśnie z ich strony padną te niewygodne pytania, które nie padną ze strony sprzyjającej jej mediów, ze strony mediów powiązanych z totalną opozycją. Sama pani Marta Lempart jest przecież człowiekiem Platformy Obywatelskiej. To za czasów rządów Donalda Tuska robiła największą karierę. To za czasów rządów Donalda Tuska zaistniała jako urzędnik państwowy. To właśnie za czasów rządu Donalda Tuska starała się o pracę w ABW. I pewnie dlatego pani Marta Lempart nie chce słyszeć pytań na ten temat. I tak w uzupełnieniu, to chciałem Państwu krótki komentarz Jacka Liziniewicza w ramach tego, co ja będę forsował, że nie tylko Ryśki, również Jacki to są fajne chłopaki. Wszystkie Ryśki to są fajne chłopaki, wszystkie Jacki też. Więc krótki komentarz Jacka Liziniewicza w tej sprawie, zatytułowany Pani Lempart i dziennikarskie tresowane foki, brzmi tak. Strajk kobiet dał wczoraj próbkę, jak będzie wyglądała wolność słowa i demokracja, gdyby lewicy i przyległościom udało się dojść do władzy. Psów nie wpuszczamy. Tak mniej więcej powiedziała pani Suchanow, a jej odźwierny pan Rafał zatrzasnął drzwi, nie bacząc na nogi i ręce dziennikarzy, w tym także pani. W pewnym momencie Marta Lempart zarządziła nawet zamknięcie rolety antywłamaniowej. Na konferencję ogłoszoną publicznie nie weszli więc ludzie z Gazety Polskiej, Telewizji Republika, TVP Telewizji Trwami naszego dziennika. Wpuszczono tylko klakierów pani Lempart. To gwarancja, że nie padną pytania o kamienice i inne biznesy przedsiębiorczych kobiet. Nie można też zobaczyć, jak na 270 metrach wynajmowanych za bezcen od miasta urządzili się działacze tego lewicowego NGO-sa. Wszystko to pokazuje, jakimi hipokrytami jest to towarzystwo zamknięte za roletami. W TVN-ach będą się napinali o wolności słowa i standardach, później zaś wykonają komendę, którą wyda pani Lempart. I będą klaskali jak tresowane foki. A jak wygra opozycja, to może nawet ktoś im piłkę rzuci na nosek. Ot, niezależność dziennikarska. O Solidarności już nie wspomnę, bo ta w tej społeczności durniów już dawno umarła. Tak napisał Jacek Liziniewicz. Ja oglądałem dzisiaj panią Martę Lempart właśnie w TVN-ie z miłym panem redaktorem, który robił wszystko, żeby o nic nie zapytać, o nic kontrowersyjnego. I rzeczywiście zachowywał się jak ta... Ja bardzo lubię, ja mam taką słabość, no zdarza się. Jak ta foka. Bardzo lubię te foki i generalnie jak słyszę hasło fokarium, że można tam wpaść z dzieciakami, to no nie wiem, no jakoś mnie to tak się podoba, że one za to jedzenie są gotowe zrobić wszystko. Coś nas łączy, prawda? Proszę Państwa, co poza tym? Poza tym stało się. Stało się nareszcie, na pewno Państwo na to czekali, na co, a to za chwilę zdradzę.
Pan Tadeusz. Pan Tadeusz z Warszawy. Dobry wieczór, panie Jacku, dobry wieczór. A, dobry wieczór. Chciałem się panu pochwalić, że wczoraj minęło 57 lat, a dzisiaj zacząłem 58 rok małżeństwa ze swoją wspaniałą żoną, którą zresztą pozdrawiam i bardzo jej dziękuję za wspaniałe nasze pożycie. Różnie to było, jak to w małżeństwie, ale teraz kochamy się, jak to mówią, jak dwa gołąbki. W telewizji Polsat odtrąbiono, że jest najlepszą telewizją polską. Czołowi bombardierzy tej telewizji, ach, jacy oni są wspaniali. A wiadomo, że każdy kij ma dwa końce. I zależy, z którego końca się mówi. Ja uważam, że najlepszą telewizją jest Telewizja Republika, chociaż jest niewielką stacją i ma jakieś ograniczone możliwości, przykładowo finansowe, ale jest najlepszą, właśnie jest telewizją środka. Wspaniałe reportaże pani Doroty Kani, pan Sankowski bodajże, też, jak nie pomyliłem nazwiska, wspaniałym jest komentatorem i inni pracujący w stacji redaktorzy. I chciałem jeszcze powiedzieć, że na przykład telewizja Polsat tak się chwali, a my jesteśmy starsi ludzie, zalecają premier, wszyscy proszą, żebyśmy nie nachodzili nie wychodzili na ulicę, tylko siedzieli, strzegli zdrowia w domu. No jak mamy strzec tego zdrowia, jak telewizja Polsat po 1000 razy płacimy ciężkie pieniądze za abonament, a po 1000 razy wznowienia różnych programów, różnych filmów, siedzimy, wyłączamy telewizor. Mój sąsiad na pamięć zna, co kiepscy powiedzą w następnym odcinku. A pieniążki płacimy, ja płacę 100 zł. Co miesiąc nowe. Dziękuję panie Jacku, pozdrawiam, do widzenia. Ja bardzo uprzejmie dziękuję panie Tadeuszu. Proszę przekazać małżonce od nas wszystkich, od całej Telewizji Republika, najlepsze życzenia wszystkiego, że z panem wytrzymała. O to chodzi, dokładnie. Dokładnie o to chodzi. U nas, wie pan, szczerość na zakładzie to norma, więc mówię jak jest. Co do tych pochwał, skromność skarb dziewczęcia, to ja tak chyliłem głowę tutaj pokornie, w ogóle nie będę w to wchodził. Oczywiście, że jesteśmy najlepsi. Jakby tak nie było, to ja bym tu nie pracował. Proszę państwa, ja zacząłem mówić tak, że stało się, że nareszcie, że na pewno państwo czekali na ten głos. Dzisiaj po południu Kamila Gasiuk-Pichowicz zabrała na Twitterze głos w sprawie tego sporu o powiązanie budżetu unijnego z tą tak zwaną leworządnością. I posłanka Koalicji Obywatelskiej stwierdziła, że porównywanie groźby weta Holandii do groźby polskiego weta to żart. Holandia płaci, więc wymaga nasz kraj z unijnej kasy więcej bierze niż dokłada, więc weto to nie jest zajmowanie stanowiska negocjacyjnego, ale strzał we własne kolano. Tak napisała. I ten wpis pani Gasiuk-Pichowicz wielu użytkowników Twittera zaskoczył. Przeważało w tych komentarzach ustalanie, czy to na pewno nie jest jakieś trefne konto, czy to jest taki autentyczny wpis Gasiuk-Pichowicz. Ludzie po prostu nie byli w stanie uwierzyć, że ona jest aż tak dalece na bakier z mądrością. Przykry obraz serwilizmu naszej opozycji, tak w końcu napisał Sebastian Kaleta. Może jednak należy wprowadzić jakiś cenzus wykształcenia lub wiedzy dla kandydatów na posłów. Chociaż na poziomie matury z WOS i kursu z podstaw ekonomii, tak z kolei skomentował ten wpis posłanki Koalicji Obywatelskiej, prezes Ordo Iuris, pan Jerzy Kwaśniewski. Z panem Jerzym z Lublina, ja przedwczoraj w poniedziałek rozmawiałem o patriotyzmie. To chwilę tam o Sienkiewiczu rozmawialiśmy. Gasiuk-Pichowicz nic by z tego oczywiście nie zrozumiała, no bo ona z pewnością ten patriotyzm postrzega tak, jak to jest prezentowane. Tutaj pan mówił, pan Tadeusz, o Polsacie. Ja chciałem o innej stacji, o TVN-ie. Ona pewnie ten patriotyzm tak postrzega, jak on jest prezentowany w TVN-ie. Proszę sobie wyobrazić, że oni tam też w tym TV nie rozmawiają o patriotyzmie, tak jak ja z panem Jerzym Osienkiewiczu, tylko że to troszkę innych wniosków dochodzą. Na pewno państwo o tym słyszeli, bo to jest głośna sprawa. To się odbyło w poniedziałek. Pewien młody człowiek
aktualnie taka gwiazda tego TVN-u, rozmawiał z panem redaktorem Morozowskim. Będzie trudno uwierzyć w to, jeśli ktoś z państwa tego wcześniej nie widział, ale bardzo proszę posłuchać, obejrzeć, jak w tym TVN-ie o patriotyzmie się rozmawia. Co się spotkało? Co sobie myślisz o państwie polskim? Zacząłeś inaczej o nim myśleć niż myślałeś przedtem? Myślisz tak samo? Tak jak pan wspomniał, to jest dosyć właśnie takie górnolotne określenie. Ja w ogóle lubię się postrzegać jako kosmopolitę i uważam, że patriotyzm jest absolutnie rzeczą złą i nie lubię patriotyzm takiego... Patriotyzm jest zły? Czy patriotyzm w takim wykonaniu, w jakim go widzimy na przykład na marszach niepodległości? Czy w ogóle masz zastrzeżenia? To zdecydowanie. Natomiast ja mam ogólne zastrzeżenia do patriotyzmu. Uważam, że patriotyzm wcześniej czy później zawsze prowadzi do nacjonalizmu i do tego, co się dzieje. O tym pisał nawet Lev Tolstoj i wielu różnych ludzi. Naprawdę bardzo zabawne jest to koło ratunkowe rzucane przez Morozowskiego temu młodemu człowiekowi, że może nie cały ten patriotyzm, tylko ten taki z tych marszów niepodległości. Mi się od razu przypomniał imię Cugow, nie żyjący już, jak mówił o tych demonach patriotyzmu. Pan Mirosław jest z nami, pan Mirosław ze Szwajcarii. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie panie Jacku, witam serdecznie wszystkich moich rodaków, szczęść Boże. Dziś chciałbym odnieść się, ustosunkować się do poniedziałkowej wypowiedzi na temat pana, wezmę to w cudzysłów, na temat pana Guya Verhofstadta. Tego samego, co nazwał nas Polaków faszystami za udział w marszu i świętowaniu naszej niepodległości. Jak widać pan, jak już wziąłem to w cudzysłów, Werkstoff, to jest bardzo dziwne nazwisko i mi bardzo trudno jest wypowiedzieć, nawet pomimo mojej znajomości niemieckiej, ale pomijając to. Nic, jak widać pan biorąc, nic nie zrobił dla swojego narodu belgijskiego, będąc ministrem w latach 1999-2003. On premierem, przepraszam, muszę... Tak, to... w tych latach był premierem, młodzież nic nie zrobił dla swojego społeczeństwa. Przez 9 lat Guy Verhofstadt, kilku imion, Marie-Louise między innymi też ma... On już tam zmieniał tych pseudonimów różnych, że aż głowa boli. Czyli ja nawiązuję do tego, że on w tych latach, kiedy był tym ministrem, jak pan powiedział, panie Jacku, w 1999-2003, dla belgijskiego społeczeństwa nic nie zrobił, dlatego belgijskie społeczeństwo go odrzuciło. Panie Mirku, 9 lat ten facet był premierem. No dobra, już nieważne, zostawmy. Tak, przepraszam. To jest wyjątkowy europejski guj, jak powiedziałem, niektórzy dziennikarze spolszczają to jego imię, dlatego sobie polityce pozwalam. Jeszcze wcześniej, ja tylko tak od 90, powiedzmy. Belgijskie społeczeństwo odrzuciło tego politycznego debila. Przepraszam, że tak używam takich słów, ale wystarczy spojrzeć do słownika polskojęzycznego i dowiedzieć się, co to znaczy słowo debil. To nie jest żadna obraza dla tego pana Guya, tego Guya, jak to się go nazywa, Verhofstadta, czy jakoś tam. Ja chciałbym tylko zauważyć, że jak widzę, Unia Europejska jest przychowalnią dla takich nieudolnych debili politycznych typu Verhofstadt, czy Donald Tusk, czy Timmermans, którzy nic nie zrobili dla swoich narodów, a tam znaleźli swoją wysepkę i tam sobie siedzą i tam sobie dyrygują za niezłe pieniądze. No dobrze. Panie Mirku, bardzo uprzejmie dziękuję. Ja bym jednak tak ośmielił się poprosić uprzejmie, żeby bez tych epitetów... Mnie też jest ciężko, to inna sprawa, ale spróbujmy się zachowywać troszkę inaczej, bo nasz to chamstwo inaczej, jak się nie będziemy tak zachowywać, zaleje. Kłaniam się, wszystkiego dobrego, miłego wieczoru. Proszę państwa, wczoraj przedstawiono kolejne postulaty strajku kobiet
Tym razem chodziło tam o lekcje religii w szkołach, o relacje, tak ogólnie to ujmując, między dziećmi a rodzicami. Jednym z takich bardziej interesujących pomysłów na wprowadzenie nowych porządków w szkole jest postulat, z którym wystąpił ten ogólnopolski strajk kobiet, postulat powołania moderatorek. Moderatorek. Te moderatorki miałyby ingerować w rozmowy pomiędzy dzieciakami a rodzicami. Gdyby była taka sytuacja, nie wiem, kto miałby to przymyto nie pytać, bo tego to nie zostało tak wyeksplikowane. Gdyby te dzieci były zmuszane do uczestniczenia w praktykach religijnych, nie wiem, kto miałby to weryfikować, nie mam pojęcia. Powołujemy osoby moderatorek, które będą siecią działaczek strajku, które będą służyć swoim wsparciem, gdy będzie potrzebna ingerencja w rozmowy między dziećmi a rodzicami, którzy zmuszają je do uczestnictwa w obrządkach religijnych czy w lekcjach religii, tak mówiła koleżanka aktywistka. Po prostu dzieci i młodzież czują się kompletnie bezradne i potraktowane z buta w momencie, kiedy okazuje się, że są rzeczy, o których mogą decydować w wieku 15 lat, ale religia do nich nie należy. I mają chodzić na religię, chociaż wysłuchują tam koszmarów o tym, że na przykład ich koleżanki i koledzy, którzy są LGBT, nie są ludźmi, ale tylko ideologią, tak argumentowała ta aktywistka. Michał Wójcik, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, czyli wiceminister na nasze, powiedział tak: konstytucja w sprawie wychowania dzieci i roli rodziców jest jednoznaczna. Pomysł wprowadzenia do szkół moderatorek jest szaleństwem. Chodzi o wywrócenie naszego społeczeństwa. Zgody nie będzie. No nie wiem, powiem szczerze. Nie wiem, dlatego że rolnik szuka żony cały czas. No, trzeba by zrobić casting na te moderatorki, nie obrażać się tak od razu. Przyjrzeć się, zobaczyć, bo kto wie. Znaczy, jak po liderkach sądząc, to no, to może być słabo, ale ja bym się temu przyjrzał, bo tak jest, że no dobrze, no. Mi się wydaje, że nie wolno dziewczynom, które chcą zrobić karierę, tak od razu odmawiać i zabierać im tej szansy. Casting na moderatorki w komisji jestem ja, Sakiewicz, Lisiewicz. Dalibyśmy radę, naprawdę. Proszę Państwa, tam się też pojawiło bardzo ciekawe ultimatum ze strony tego ogólnopolskiego strajku kobiet. I teraz już proszę, nie żartujemy, bo sprawa jest poważna. Dziewuchy postawiły następujące żądania, które mają być, jak rozumiem, spełnione. Zresztą proszę spojrzeć na film Uwaga Telekino, bardzo proszę. Żądamy 60 beczek Budaprenu, 100 tuzinów worków foliowych, 600 tubek kleju kropelki. Macie czas do jutra. Jak nie spełnicie naszych żądań, to pokażemy macicę. Jak nie spełnimy tych żądań, to one pokażą. Po co im te worki foliowe? Nie? Pan Marek z Warszawy, dobry wieczór, panie Marku. Witam, dobry wieczór. Ja mam taką uwagę, jak już obejrzałem tą wstaweczkę z tym młodym człowiekiem, który ma zdecydowanie lewicowe poglądy i chyba nie uczą w szkole. Ja jestem uczniem jeszcze pani Radziwiłł, bo chyba się urodziłem w pierwszej połowie ubiegłego wieku. Pana profesora Roszkowskiego z polskiego i Nikodema Księżopolskiego z matematyki, także ze starej szkoły przedwojennych nauczycieli. I pani Anna Radziwiłł wyprowadzała nas bardzo szybko z błędu, jeżeli myśleliśmy, że na przykład rewolucja francuska to była taka full, cool, trendy, jazzy, no, teraz się tak mówi, i taka okej, okay, podczas gdy na przykład inkwizycja to mordowała ludzi, no i wtedy pani Ania nam powiedziała, że rewolucja francuska kosztowała dziesiątki tysięcy ofiar i przypuszczalnie z 10 razy albo i 100 razy więcej niż inkwizycja zrobiła w całym średniowieczu. Potem następnie rozmawialiśmy o rewolucji październikowej i się dowiedzieliśmy z pełnym zaskoczeniem, że bolszewicy wcale nie byli bolszewikami. I to było pierwsze państwo ponad 100 lat temu, powstało lewicowe, zakończyło się hekatombą milionami ofiar. Kilkanaście lat później narodowi socjaliści, też ugrupowanie lewicowe, które zwyciężyło w wyborach dzięki esamanom, dziesiątkom tysięcy żołnierzy. Wiadomo, ci
żołnierze, tak jak ci bolszewicy, byli odpowiednio wykształceni, wystarczyło im powiedzieć cała władza robotnikom, ziemia dla chłopa i tak dalej. Esamani, pod dowodzeni zresztą przez ponad 200 homoseksualistów, przyczynili się walnie do zwycięstwa Hitlera. Po czym Hitler, jakiś już się potrzebował, wykosił główkę, całą czaszkę esamanów, czyli wszystkich homoseksualistów, i oni sobie wtedy nie zdawali nawet z tego sprawy, że będą kończyć z różowymi trójkątami w obozach koncentracyjnych. Ale wszyscy obiecywali cuda gwiazdy i kończyło się zawsze hekatombą ofiar. Następny, Mao Tse-tung. Miliony, setki milionów ofiar. Pol Pot, Kuba, Nikaragua. No wyliczać, wszystko się zaczyna pięknie, są piękne obietnice lewicy, jak to będzie ładnie, równo. I chłopom ziemia, robotnikom fabryki i jeszcze grab zagrabione, no to przecież ci bogaci to musieli wszystko ukraść, to teraz my im ukradniemy, my im zabierzemy, podzielimy po równo. Panie Marko kochany, ja coś panu powiem, bo już czasem się kończy, wie pan co, to wszystko co pan nam mówi to jest nieprawda. To jest nieprawda, dlatego że minister spraw zagranicznych Niemiec, Heiko Maas, przedstawił kilka dni temu nową wykładnię, jeżeli chodzi o rozumienie historii. I to, o czym pan opowiada, zrobili mężczyźni. Tak jak sądzeni w Norymberdze byli mężczyźni. Ja bym prosił, żeby pan się tej całej historii i temu wszystkiemu, o czym pan mówi, pod tym kątem przyjrzał teraz, że to byli mężczyźni. Kłaniam się, miłego wieczoru życzę. Wszystkiego dobrego. Ja chciałem jeszcze, jeśli zdążę, uspokoić tych, którzy przeczytali taki wpis pani Henryki Krzywonos, bo ta była działaczka opozycji w okresie PRL-u, napisała w mediach społecznościowych coś takiego. Wszystkim, którzy dzisiaj biją protestujących ludzi na ulicach, aresztują dzieci i babcie, tym w mundurach, tym bez mundurów, przypomnę, że żadna władza nie trwa wiecznie, a we współczesnym świecie wszystko jest filmowane i sądy nie będą po raz kolejny słuchały, że ja tylko wypełniałem rozkazy. Wymiar sprawiedliwości rozliczy tych, którzy bez mundurów lali teleskopowymi pałkami ludzi, opryskiwali ich gazem bez ostrzeżenia i poinformowania, że są policjantami. Kaczyński, Ziobro, Kamiński i ich chore antyunijne i antydemokratyczne wizje to jedno, ale każdy ma swój rozum i nie musi wypełniać rozkazów, które łamią prawo. Nie można egzekwować prawa, łamiąc to prawo. A jak Kaczyński każe strzelać ostrą amunicją, mnie się wydaje, że Kaczyński użyje katiuszy. Jak to przeczyta? To był wpis pani Henryki Krzywonos. Bardzo uprzejmie dziękuję. Kłaniam się. Przepraszam, panie Marku, że tak brutalnie z panem się obszedłem, ale czas jest czas. Do zobaczenia, do usłyszenia, do jutra.